Jesteś wspaniała, zatem popatrzmy sobie na zasady twojego wyzwania. Oto jak to będzie wyglądało. Na ekranie w studiu będą pojawiać się liczby, a zadaniem Martynki będzie ich błyskawiczne policzenie. Konkurencja składać się będzie z trzech coraz trudniejszych rund. W pierwszej z nich Martynka będzie odejmować i dodawać liczby jednocyfrowe. W drugiej rundzie Martynka będzie odejmować i dodawać liczby jednocyfrowe, jednocześnie recytując wierszyk. W trzeciej rundzie Martynka będzie również recytować wierszyk, ale tym razem będzie musiała dodać i odjąć liczby dwucyfrowe. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Martynka poda prawidłowe wyniki działań we wszystkich trzech rundach. Bardzo proszę, to jest tron dla księżniczki. Wygodnie? Tak. Bardzo proszę zatem o odwrócenie fotela. Ja biorę tablet. Za pomocą tego urządzenia nasi jurorzy wylosują liczby do poszczególnych etapów wyzwania Martynki Dymianiuk. Mariusz, bardzo proszę, tylko w całości przekaż tablet Anicie. Widzę, że już wystartowało, poszło. Mariusz wylosował liczby do pierwszego etapu. Leci. Liczby. Do drugiego etapu zostały wylosowane i teraz Cezary Żak. Ostatnie losowanie liczb do etapu trzeciego. No i najtrudniejsze wylosowanie. Nie, proste. Są proste, tak? Bardzo, tak. Drodzy Państwo, liczby zapisały się już w naszym systemie. Zaczynamy zatem pierwszy etap wyzwania Martynki Dymianiuk. Bardzo prosimy. Ale jak to, już? Jezus. Daj sobie chwilę, Martynko, zastanów się, czy to na pewno jest dwa? To jest ten wynik? Tak. Poproszę o poprawną odpowiedź. Jest. To jest dwa! Martynka Dymianiuk, jak błyskawica, przebrnęła przez pierwszą rundę, no i już poprawia się w swoim fotelu, rozluźniona. Ale teraz zaczynają się schody. Martynka będzie dodawać, odejmować liczby jednocyfrowe, równocześnie recytować wierszyk. Zaczynamy zatem drugi etap. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada: jestem chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. No i wreszcie tak powiada. 7. Odpowiada 7? Odpowiedź Jezus Martynki Maria. To 7. Jezu, co ona robi? Proszę zatem o wyświetlenie poprawnej odpowiedzi tego działania. To jest 7! Poproszę zatem o liczby do trzeciego etapu wyzwania Martynki. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak wiennie, panie koprze? Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leży tutaj już od wtorku. Rzeczy na to kalarepa, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. 83. 83? Tak. Jesteś przekonana, Martynko, że to jest ten wynik? 83? Tak. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Popatrzmy. 82! Jeden! Martynko! Byłaś wspaniała. Pomyliłaś się o jeden. Chodź do nas! Martynko, jesteśmy pod niesamowitym, olbrzymim wrażeniem tego, co tutaj zaprezentowałaś. A zapytam się, to jak to wziąć podzielność uwagi w jedną stronę, w drugą stronę? Większość z nas potrzebuje sobie te liczby powtarzać, żeby wykonywać na nich operacje. Musimy do tego używać języka. Martynka opanowała taką niezwykłą zdolność, że nie musi tego języka, który jest w lewej półkuli zlokalizowany, używać. To chodzi o to, że w tym wieku. Tak, w tym wieku właśnie. No to jest niesamowite. Wrażenie. Tylko od razu zaczyna angażować inne zupełnie obszary mózgu.
do tego, żeby te liczby w ten wyobrażony sposób, za pomocą na przykład liczydła, przetwarzać. Dzięki temu może to robić szybko i jednocześnie może mówić. I to, że ty jesteś w stanie to zrobić w ogóle w tym wieku, to jest imponujące. Ja się boję pomyśleć, jakie operacje ty będziesz wykonywała za 10, za 5 lat no, nawet. Tak. Dla mnie geniusz. Geniusz. Absolutny geniusz. Martynko, mamy wyzwanie teraz dla naszych jurorów. Sprawdzimy ich w konfrontacji z tobą. Siadaj obok Anity, Mariusza, czy gdziekolwiek chcesz. Jest Martynka między wami i wszyscy liczą. To co, gotowi? Jesteście w kompromitacji, naprawdę jesteście na nią przygotowani? No trudno. Państwo nie patrzcie, nie słuchajcie. No to poproszę w takim razie. Liczby. O, no dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, Martyna już wie. Martyna, wiesz? Tak, już się zgubiłem. A może być odpowiedź plus, minus 83? O, jest, no. Ta ile? Na czwartej urwało. Czekaj, nie, Martyna, wiesz? Tak. Cicho, nie, nic nie mów. No dobra, no. Kto będzie najbliżej? Mów ile. Słuchajcie, urwało mi na czwartej. Nie, czekaj, kto będzie najbliżej? Bo ona wie. A ty ile mówisz? Ja do 70 załapałem, a później już zaczęło lecieć dalej. Dobra, Martyna, ja mówię no dobra, 8. No. Co ty mówisz? 8 mówisz? Tak, 8. Ja mówię 64. Czekaj, 8, 64, ja załapałem na 71. 71. Martyna, kto był najbliżej? Poczekajcie, poczekajcie, jeszcze jest pan doktor. Ja doliczyłem się i potem leciało mi tam, no. Czekaj, bo doktor trochę mi zasłaniałeś, więc nie mam pewności, ale 87. To jest najbliżej. 71 się załapał. No dobrze, w takim razie Martynka teraz. 87. 87. Nie! Niemożliwe! 87! Wielkie brawa dla... To nie byłem tak daleko. Martyna, widzisz, ja byłem najdalej, dlatego zostałem aktorem. Słuchajcie, wszystko jest jasne. Przypomnę tylko, pan doktor Mateusz Gola to jest pracownik naukowy University of California w San Diego. Tak, ma na co dzień. Udowodnił, że zajmuje się na co dzień umysłem. Ja dwie czynności, które mogę wykonywać, to oglądać telewizję i czekoladę jeść.